Założę się z Tobą, że każdy, kto podejmie teraz decyzję o wybudowaniu budynku z mieszkaniami na wynajem, zwiększy swój majątek oraz zapewni sobie stabilną emeryturę. W dzisiejszym odcinku 5 aspektów, na które warto zwrócić uwagę. Nazywam się Patryk Nocek, wraz z zespołem zarządzam projektami budowlanymi. Jest środa, godzina 18, zaczynamy! Zaczynamy od budożarek. A propos stabilnej emerytury. Owoc żywota Twojego je ZUS. Jak ochronić kapitał przed inflacją? Moja rekomendacja jest taka, aby wybudować budynek w całości z mieszkaniami na wynajem. Ja za sobą mam już 2 takie budynki, konkretnie akademiki. Jeden jest za mną i jest on na niespełna 500 kawalerek. Drugi budynek jest to również akademik na 153 pokoje. Odsyłam Was do odcinka, który pojawi się tutaj w karcie. Jest to jeden z pierwszych odcinków na moim kanale. Oprowadziłem Was wtedy po tym właśnie akademiku. Przejdźmy do konkretów. Aspekt numer 1. Zaprojektuj swój budynek jako zamieszkanie zbiorowe, a nie jako budynek mieszkalny wielorodzinny. I daje to wiele korzyści, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na 3 z nich. Pierwsza sprawa to jest taka, że możesz projektować jednostki mieszkalne, które nie mają ograniczeń, jeżeli chodzi o wielkość, bo w budynku mieszkalnym wielorodzinnym minimalna wielkość mieszkania to jest 25 metrów, a w zamieszkaniu zbiorowym tego ograniczenia nie masz. Drugi aspekt to są sprawy związane z miejscami postojowymi. I tutaj, jeżeli chodzi o budynek mieszkalny, wielorodzinny, to tych miejsc postojowych po prostu musi być dużo, a w zamieszkaniu zbiorowym plany miejscowe czy warunki zabudowy przewidują znacznie, ale to znacznie mniejszą ilość miejsc parkingowych. No i trzeci aspekt, czyli możesz w zamieszkaniu zbiorowym projektować kuchnię bez okien. Jeżeli będziesz miał właśnie projektową mieszkania wielopokojowe, to będziesz miał taką możliwość, żeby te kuchnie były bez okien wewnątrz mieszkania. Zadbaj natomiast wtedy, żeby ta wentylacja była po prostu zaprojektowana w odpowiedni sposób. Ogólnie odsyłam Ciebie tutaj do odcinka, w którym więcej powiedziałem na ten temat. Tam znajdziesz więcej informacji, jeżeli chodzi o to zamieszkanie zbiorowe. Aspekt numer 2. System sygnalizacji pożaru, w skrócie SSP. I moja rekomendacja jest taka, że jeżeli możesz uniknąć tego systemu, to go uniknij, bo ten system to są te czujki, które widzisz, te wszystkie kable pożarowe, to jest centralka. On może być rozbudowywany o również inne elementy jak DSO, czyli dźwiękowy system ostrzegawczy. Na pewno słyszałeś kiedyś, jak była jakaś ewakuacja, jak przez mikrofon słychać uwaga, uwaga, zagrożenie pożarowe i tak dalej. Więc jeżeli możesz tego uniknąć, to tego uniknij. I teraz, kiedy możesz tego uniknąć? W budynku zamieszkania zbiorowego nie będziesz musiał stosować tego systemu SSP. W przypadku, jeżeli będziesz miał przewidywaną ilość osób poniżej 200, ale jednocześnie będą oni musieli mieć przewidywany okres pobytu powyżej 3 dób. Czyli tutaj będzie ten najem krótkoterminowy nie będzie mógł być realizowany taki, że na przykład ktoś przyjeżdża tylko na 2 doby. Więc tutaj zwracam Twoją uwagę. Również tego systemu nie będziesz musiał stosować w budynku zamieszkania zbiorowego, jeżeli będzie liczba osób przewidywana poniżej 50 osób. Więc wtedy nie będziesz musiał go stosować. A dlaczego go nie stosować? Dlatego, że pierwsza sprawa, jest on drogi w wytworzeniu, w wybudowaniu, w zastosowaniu tego systemu. A druga sprawa jest taka, że później jego eksploatacja kosztuje, czyli musisz mieć firmę, która Ci serwisuje ten system. Co więcej, często ten system jest w ogóle podłączony bezpośrednio do straży pożarnej i automatycznie, kiedy ten system przychodzi w alarm drugiego stopnia, straż pożarna jest powiadamiana i przyjeżdża tutaj po prostu na miejsce. I ten system jest po prostu również bardzo czuły, czyli często będziesz miał takie fałszywe alarmy i będziesz po prostu, ta straż pożarna będzie bez potrzeby przyjeżdżała i będzie to stanowiło pewien problem. Więc jeżeli możesz uniknąć, to uniknij i zalecam Ci tutaj nawiązanie współpracy z dobrym rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, dzięki czemu on właśnie cały, nie tylko system SSP, ale również inne aspekty budynku zaprojektuje tak, żeby z jednej strony było to bezpieczne, ale z drugiej strony, żeby było to również optymalne, żebyś nie wyrzucał pieniędzy tam, gdzie nie musisz.
Aspekt numer 3. Zadbaj o to, żebyś miał dobrego rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych. Ma to w szczególności znaczenie właśnie jak projektujesz zamieszkanie zbiorowe, a jeszcze większe, jeżeli projektujesz akademik. I tutaj zwrócę Twoją uwagę, że ten rzeczoznawca do tych spraw sanitarno-higienicznych uzgadnia Twój projekt, czyli daje Ci dobre wytyczne do tego, żeby później ten budynek został odebrany przez sanepid. Bo to jest później sprawdzane, czy to jest nie tylko to, czy projekt został wykonany, realizacja została wykonana zgodnie z projektem, ale również to, czy przepisy są dobrze spełnione. I tutaj właśnie ogromna rola jest w tym rzeczoznawcy. Jeżeli chodzi właśnie o zamieszkanie zbiorowe, to poruszę tutaj kilka aspektów związanych właśnie z tą ochroną sanitarno-higieniczną, które mają znaczenie. I pierwsza sprawa są to pomieszczenia porządkowe, bo projektując zwykły budynek mieszkalny, wielorodzinny, pomieszczeń porządkowych w zasadzie nawet nie musisz robić. A w zamieszkaniu zbiorowym trzeba je robić, co więcej, nawet najlepiej by było, gdyby się zrobił na każdej kondygnacji. Ale przegadaj to dokładnie ze swoim rzeczoznawcą. Druga sprawa jest taka, że powinieneś projektować wspólne pokoje do nauki, jeżeli to są akademiki. Oraz jeszcze dodatkowo powinieneś zaprojektować magazyn. I tego typu rzeczy powinieneś dobrze skonsultować ze swoim rzeczoznawcą, żebyś później nie miał problemów podczas odbiorów właśnie z sanepidem. Aspekt numer 4. Zadbaj o akustykę. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli budujesz mieszkania na wynajem, no to ten komfort pomiędzy tymi pokojami, jak i również akustyka, która z zewnątrz nie będzie, ten hałas z zewnątrz nie będzie dochodził do pomieszczeń, jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o komfort użytkowania tego budynku. I tutaj odsyłam Ciebie do materiału, który nagrałem. Jest to jeden z pierwszych odcinków na moim kanale, także też możesz zobaczyć, jaki postęp ja poczyniłem, jeżeli chodzi o występowanie przed kamerą. I w tamtym odcinku właśnie bardzo, bardzo szeroko omawiam aspekty związane z akustyką, a przy okazji też oprowadzam o akademiku, po akademiku, który wtedy był świeżo wybudowany. Także zachęcam do Ciebie do teraz do obejrzenia, a teraz pokrótce opiszę Ci kilka aspektów związanych właśnie z tą akustyką. I pierwsza sprawa to jest operat akustyczny. I to jest bardzo ważne, bo wiele inwestorów w ogóle tego nie robi, a przed w ogóle przystąpieniem do projektowania zaproś firmę specjalistyczną, która wykona 24-godzinne badania, przyjadą do Ciebie jeszcze na działkę, bo tego jeszcze budynku nie będzie, i zmierzą, jakie poziomy hałasów tam występują i w ten sposób dobiorą zabezpieczenia, jakie trzeba zastosować w tym budynku właśnie pod kątem akustycznym. Wydadzą Ci oni po prostu operat akustyczny, w których będą wytyczne do projektowania. I właśnie teraz kilka tych aspektów, które tam będą się pojawiały na pewno w tym operacie. Pierwsza sprawa to są nawiwniki, bo możesz mieć naprawdę bardzo dobrze wykonane okna, jeżeli chodzi o akustykę, ale dziurawiąc je, wykonując nawiewniki w tych oknach, bardzo pogarszasz tą akustykę. I rozwiązaniem na to, w przypadku, gdy masz na przykład budynek zlokalizowany przy głośnej ulicy, jest zastosowanie nawiewników ściennych, które nie dziurawią okna, które po prostu są zamontowane nie w oknie, a w ścianie. Kolejnym aspektem są właśnie te okna, czyli żeby same okna miały dobrą akustykę i one również będą podane w tym operacie akustycznym. Drzwi. I teraz jeżeli chodzi o drzwi, no to same drzwi, wiadomo, one muszą mieć odpowiednią akustykę, ale kluczowym aspektem w drzwiach jest próg. Czyli możesz mieć zwykły próg z uszczelką, ale rozwiązaniem, którym nie chcesz tworzyć barier, że ten próg będzie tam na dole, jest uszczelka opadająca. I to funkcjonuje w taki sposób, że tam z boku jest taki przycisk i jak drzwi się zamykają, to uszczelka opada automatycznie, po prostu ten przycisk jest dociskany przez futrynę. Kolejna sprawa, kratki transferowe. Jeżeli właśnie zastosujesz te drzwi, które szczelnie zamykają ten pokój, a musisz w jakiś sposób dostarczyć powietrze z tych nawiewników, które znajdują się w elewacji, do kolejnych pomieszczeń, na przykład kuchni, które możesz w tym przypadku zastosować bez okien, musisz stosować kratki transferowe i one również muszą być o dobrej akustyce. Kolejna sprawa, są to ściany. Ściany, które jeżeli chcesz zrobić w systemie GK, no to musisz zrobić, może nie musisz, ale powinieneś zrobić je w specjalnym systemie akustycznym. Te płyty są cięższe, o większej gęstości i cały system jest może być również trochę inny. I bardzo ważne jest to, żebyś te ściany nie stawiał bezpośrednio, nie stawiał na wykończonych posadzkach, tylko bezpośrednio na stropie, żeby to nie było tak, że ktoś w jednym pokoju tupnie, a w drugim po prostu ten dźwięk będzie się przenosił bezpośrednio po tych warstwach posadzkowych. Czyli tutaj też zwracam uwagę nie tylko na materiał, z jakiego jest
jest budowana ściana, tylko w którym miejscu jest ona oparta. I ona powinna być bezpośrednio na stropie i dopiero do niej powinny dochodzić warstwy posadzkowe. Same posadzki. Tutaj warto zastosować taki bardzo dobry nadzór na budowie, bo możesz zastosować bardzo dobre materiały, ale sama jakość wykonania może bardzo, w ogóle w akustyce jakość wykonania ma ogromne znaczenie. A jeżeli chodzi o posadzki, to bardzo ważne jest to, bo pod warstwami posadzkowymi styropianie prowadzi się instalacje. I teraz jeżeli dopuścisz do tego, że na tych instalacjach bezpośrednio będzie oparty już ten jastrych, ta wylewka betonowa, to wtedy ta akustyka całkowicie zostanie, z tego, że zastosujesz dobre materiały, ona całkowicie jakby zostanie zlikwidowana i będzie bardzo, bardzo słaba akustyka, więc tutaj ważne jest to, żeby na samych instalacjach położyć drugą warstwę styropianu, żeby jastrych, ta wylewka nie dotykała do żadnych sztywnych elementów, do żadnych instalacji, żeby te dźwięki po prostu się nie przenosiły. Kolejna sprawa, są to przejścia instalacyjne, czyli żeby po prostu pomiędzy piętrami dobrze doszczelniać przejścia instalacyjne, tak żeby ten dźwięk po prostu tam między się nie niósł, ale w ogóle o instalacje również warto zadbać, żeby po prostu nie było słychać odgłosów z tych instalacji i tak dalej, i tak dalej. Więc ta akustyka, zwracam Twoją uwagę, jest bardzo ważnym aspektem. Aspekt numer 5. Pralnia wspólna. I podzielmy sobie to na 3 podpunkty. Pierwszy jest to oszczędność miejsca. I to w dwóch aspektach, ponieważ po pierwsze nie ma pralek, które znajdują się w mieszkaniach, przez co jest więcej miejsca, bo po prostu one nie zajmują. I drugi temat jest taki, że nie trzeba rozkładać suszarek, gdzie trzeba suszyć pranie, więc nie zajmują one przestrzeni w mieszkaniach. Jest po prostu jedno pomieszczenie, w którym jest wygospodarowana ta przestrzeń na te pralki. Możesz też robić tak, że masz te pralnie na poszczególnych piętrach, poszczególne segmenty i po prostu jest tego, są one nie w jednym miejscu, tylko w kilku miejscach. My tutaj podjęliśmy decyzję, żeby zrobić jedno miejsce. Drugi aspekt to jest taki, że możesz pobierać od swoich najemców opłaty za to pranie, bo gdyby te pralki były w mieszkaniach, no to by było absurdalne, żeby pobierać opłaty za to, żeby korzystać z urządzenia, które jest w mieszkaniu. Natomiast tutaj, w szczególności biorąc pod uwagę to, że jest tu system, który podaje automatycznie chemię, no to student po prostu przychodzi, płaci, już nie musi żadnej chemii wlewać czy wsypywać i korzysta po prostu z tych pralek i suszarek. I trzeci aspekt jest to po prostu integracja najemców. I właśnie mając to jedno pomieszczenie, jest to pomieszczenie, w którym oni muszą się spotkać, muszą z niego skorzystać. My tutaj przy okazji stworzyliśmy właśnie piłkarzyki i taką przestrzeń, w której można się integrować. A, no i jeszcze jeden aspekt, taki czysto ekologiczny i ekonomiczny również. Mniej studenci po prostu piorą, ponieważ jeżeli muszą wydać na to pieniądze, nie mają tego w mieszkaniu, to nie przyjdą tutaj, nie wrzucą jednych spodni, żeby się wyprały, czy jednej koszuli, tylko wręcz oni nawet dogadują się między sobą, żeby razem zrobić pranie, żeby było taniej, szybciej i optymalniej. Więc tutaj Ty będziesz też oszczędzał na tym, że nie będziesz wydawał, będziesz wydawał mniej pieniędzy na zużycie wody i prądu, ponieważ jest to po prostu bardziej optymalizowane przez studentów, którzy są wymuszeni za to płacić. Dajcie znać w komentarzu na dole, na jakie aspekty Waszym zdaniem należy zwrócić uwagę przy projektowaniu czy realizacji projektów z mieszkaniami na wynajem. Czynsze najmu znacząco się zwiększyły. Pozytywnie wpłynęło to na rentowność mieszkań na wynajem. Po co kupować jedno mieszkanie, skoro można wybudować od razu cały budynek? Otrzymaliście konkretne rady do wdrożenia. Teraz wszystko jest w Waszych rękach. Do zobaczenia. Cześć!